Jedliśmy knedliki w restauracji we Młynie, były bardzo dobre. W tej chwili się wybieramy do bramy, zobaczymy jak to wygląda. No i oczywiście Wam to pokażemy. Mieliśmy pójść na skalne mosty. Niestety Izę wykończyła temperatura. Wyobraźcie sobie, plus 37 stopni w cieniu. Dobrze, że w samochodzie jest skuteczna klima, bo byśmy nie przeżyli. Ale dojechaliśmy do bardzo ciekawego miejsca. Miejsca zbudowanego z bazaltu. Nazywa się Pańskie Skały. Zobaczcie. Prawdziwe wulkaniczne słupy bazaltowe. Rzadkość na naszym terenie i w naszym regionie. Zaraz pójdziemy i zobaczymy sobie z bliska, jak to wygląda. Prawdziwe bazaltowe słupy wulkaniczne. Zobaczcie, jak się pną do góry. Mają tak naprawdę 2, 4, 6 kątów. To są sześciokąty. Takie wykute przez naturę, przez siły natury tysiące lat temu. Niesamowita sytuacja. Piękne są. I kaczuszka z malutkimi kaczuszkami sobie pływa. Pańskie skały. Dlaczego tak się nazywają? Nie wiadomo. Ale właśnie o, tak wyglądają. Taki staw. Iza już nie żyje po dzisiejszej temperaturze. Plus 37 stopni. Rewelacja. Takie rzeczy tylko w Discovery. Piękne. Wybitne miejsce. Proszę. No. Iza mówi, że już nie żyje. 37 stopni to za dużo dla ciebie, nie? Piękna rzecz. 15 km byśmy zrobili. Powiem szczerze, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Powspinamy się troszeczkę. Zobaczymy.